Czemu na przykład nie teatr? Czemu nie teatr? Bo teatr już był. Kurka, no wiesz, też byłem kiedyś w teatrze, nie? No. A nadal mi się wydaje dosyć atrakcyjnym. No nadal jest, ale powiem ci, że jakby po kilku latach spędzonych w teatrze, nie wiem, czy mi się znudziło, czy po prostu chciałam szukać czegoś innego. Ale kurczę, to wcale nie jest tak daleko, wiesz, to jabłko i ta jabłoń, to nie są jakieś takie odległe światy. Nie są. I powiem ci, że właśnie chyba gdzieś tam moja dusza teatralna trochę jednak próbuje podświadomie chyba dążyć gdzieś do tego teatru z powrotem, bo na przykład jak był taki przedpremierowy odsłuch zrobiliśmy w Gdańsku, tej płytki, to na przykład zrobiliśmy taki mały performance, to było takie połączone z takim mini przedstawieniem. Czyli jednak tam się ten... Gdzieś tam to się jeszcze, gdzieś wraca po prostu chyba. Aha, czyli normalnie sobie zaplanowałeś, że w przyszłym roku wygrywasz PPA, taki... Tak. Ten, zainspirował cię ten... Nie będę startować. Ale... nie, no, ale no, myślisz, że z takim materiałem, no okej, bo tam trzeba przygotować ze trzy różne i to niekoniecznie swoje, nie? Tak. Nie wiem, jak to jest, ale chyba jedna ma być swoja, czy nie? Szczerze mówiąc, nie wiem, ale na pewno kilka utworów trzeba przygotować. Aha. Ale nie wiem, czy swoje. No ale gdybyś tam wjechała na przykład z czymkolwiek stąd, wyobraź sobie taką sytuację, siedzi to szacowne grono takie, wiesz, poważne. Może, nie wiem. Może, nie wiem, szczerze mówiąc, czy to by w ogóle było dla nich jakiekolwiek zaskoczenie, że kobieta rapująca, nie wiem. Nie wiem, czy to kogokolwiek jeszcze zaskakuje dzisiaj. Wiesz co, to chyba zależy jak i co się rapuje. To może to jest, tu jest pies pogrzebany, nie? No bo facetów rapujących jest jeszcze więcej. No facetów rapujących przede wszystkim jest dużo, kobiet rapujących jest niewiele. I wiesz, i złośliwie wciąż nie sposób wszystkich przesłuchać, a wiesz, wciąż ich przybywa jeszcze, nie? Niestety. Niestety. Mówię o tych facetach, nie? Nie wiadomo. Ale jakby tak się zupełnie na serio zastanowić i pochylić, to na przykład rap jest dosyć ubogim gatunkiem, jeśli chodzi, i to jest bardzo przewrotne, jeśli chodzi o poezję, o słowo. W rapie jest bardzo dużo słowa. Za dużo. Czasami jest za dużo słowa, tak, zgadza się z tobą, ale nie wiem, czy ty się z kolei ze mną zgodzisz, mało poezji. Tak, zgadzam się absolutnie i myślę, że dlatego to robię, szczerze mówiąc. W sensie robię coś, czego mi osobiście brakuje w rapie, czyli jakiejś takiej, jakiegoś właśnie takiego, no nie chcę tutaj używać górnolotnych wierszów, ale rzeczywiście czegoś może na pograniczu sztuki, czegoś bardziej subtelnego, niewypowiedzianego wprost, czegoś bardziej poetyckiego, czegoś jednak no, wyżej niż tylko... Niż takie szczekanie, że tam... Ten... nie obrażając, oczywiście nikogo, bardzo różnorodny jest dzisiejszy rap, bardzo. Ale rzeczywiście bardzo często po prostu brakuje mi w nim czegoś, co by sprawiało, że chciałoby mi się tego słuchać, po prostu. A gdybyśmy jeszcze spróbowali odeprzeć atak złośliwców, który na przykład brzmiałby dziewczyny rapują dla dziewczyn. I tak, i nie. To można by było powiedzieć w takim razie, że chłopacy rapują dla chłopaków. To jest prawda? Niekoniecznie. Prawda? No nie, no nie. Znaczy jest, można by znaleźć wiele dowodów na to, że tak nie jest. No właśnie. Czyli złośliwców mamy załatwionych. No nie wiem, mogę jeszcze coś tam pogadać. To dawaj, dalej. Bo wiesz, szukam, wiesz, argumentów innych. Powiem ci tak, uważam, że jakby jak najbardziej kobiety mają takie same prawa robić to, co faceci, jakby w tych samych dziedzinach się udzielać, występować i tak naprawdę jestem pewna, że kurczę, znalazłoby się wielu facetów, którzy przesłuchaliby tę płytkę i powiedzieli, kurczę, całkiem spoko, ma coś do powiedzenia, jest to o czymś, nie jest to o, nie wiem, gotowaniu, czy o jakichś babskich, nie wiem, pierdołach, malowaniu paznokci. Nie, jest to o takich samych sprawach, które dotyczą i kobiet, i mężczyzn. I myślę, że to jest tak naprawdę główny powód, dla którego... A masz poczucie, że tutaj w tekstach dotykasz takich spraw,
których, nad którymi faceci się nie pochylają raczej? Ci rapujący faceci? Myślę, że są tacy, którzy się pochylają, szczerze mówiąc. I ja na przykład słucham takich, którzy się pochylają nad takimi sprawami, które dotyczą jakiegoś pewnego rodzaju rozdarcia, pewnego rodzaju, kurczę, tęsknoty, jakiegoś cierpienia, czegoś, co nie jest proste do... Ale wiesz, to są takie tematy, które się bardzo, bardzo powoli przesączają na tę scenę. Bo to tak mi się wydaje, że to jest taki zakres zainteresowań typowy dla, nie wiem, dla bluesa, dla wielu gatunków, a rap jest taki... Dobrze, nie powiedziałeś dla gimpasy. Nie, dla bluesa. W sensie, wiesz, bawełna, nie? Tam cierpienie i tak dalej. No w sumie te gatunki powinny być, w związku z tym, że chyba wyrastają z podobnych korzeni, że nawozem jest faktycznie takie cierpienie, jakiś niedostatek, brak czegoś, trudne warunki, o może tak, że tak powiem środowiskowe, nie? To, no podłoże jest to samo, nie? A jednak treści są różne, bardzo różne. Tak, ale tak jak mówię, zdarzają się w rapie i nie wiem, ostatnia płyta Małpy na przykład, która dotyka bardzo trudnych tematów, w sensie trudnych chyba takich, jak się tego słucha, bo tak naprawdę myślę, że łatwo utożsamić się z wieloma sytuacjami i słuchasz i myślisz sobie, kurczę, fajnie, że nie tylko ja tak mam. O, on też tak miał, nie? Są tacy jeszcze na świecie. Bisz, który jest, nie ukrywam, gdzieś na szczycie w mojej hierarchii hip-hopowej i on właśnie i dotyka różnych tematów, przeróżnych, ale też robi to w sposób niezwykle plastyczny, poetycki. Właśnie on, bym jego dała za przykład takiego rapera, który próbuje podnieść chyba na trochę wyższy poziom, jeżeli traktować właśnie rap jako sztukę, żeby podnieść go troszkę jednak wyżej. No, rap do czytania to byłoby, to mógłby być taki termin, którym można by oznakowywać te takie szlachetniejsze płyty. Co sądzisz o tym? Rap do czytania. Aha, czyli bierzesz sobie na przykład, no właśnie, Bisza, czy Małpę, no jeszcze pewnie paru by się znalazło fajnych tekściarzy. I to nie jest, nie ma w tym nic złego, w słowie tekściarz, w kontekście hip-hopu i to się da bez bitu przeczytać. Zdecydowanie i to tak. Dalej ma wartość. Tak. Ale to też może mieć swoje oczywiście wady i zalety, bo na przykład właśnie ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką i ona powiedziała mi, że jakby słuchała mojej płyty i mówi, że musiała kilka razy ją przesłuchać, bo wiadomo, jest jakoś tam tak naładowana znaczeniami, że jakby w pierwszym momencie było zbyt złożone to, żeby przyswoić za pierwszym razem. No i tak naprawdę gadałyśmy o tym, że to ma swoje duże jakby zalety, bo wiadomo, artysta próbuje zrobić coś o czymś. I nie da się tej płyty tak skonsumować tak na raz. Tak, ale może mieć też swoje to spore minusy, bo ludzie na przykład chcą słuchać muzyki, wiesz, po prostu takim, żeby leciała sobie w tle coś fajnego, a jednak to jest coś takiego, nad czym musisz się skoncentrować, czyli musisz usiąść, przesłuchać, pomyśleć i pomyśleć jeszcze raz. Jeszcze raz, na przykład, nie? Tak jak ja słucham Bisza, to na przykład za każdym razem chyba coś tam nowego myślę, że tam odkrywam, powiedzmy. Szkoda, że o tym Biszu powiedziałaś, bo ja mógłbym powiedzieć pierwszy, wtedy było lepiej. Ty już powiedziałeś pierwszy. Ale to wtedy mi nic nie sugerowałaś. Tak, to prawda, że wtedy bardzo mnie zaskoczyłeś i bardzo to, nie, to było ty dla mnie zaskoczyłaś. Nobilitujące, nie ukrywasz. Być porównanym do swojego jakby największego autorytetu, to jest największy komplement. Z drugiej strony sobie pomyślałam oczywiście od razu wtedy, że może za bardzo się inspiruję nim i to słychać. Może, nie wiem, ale myślę, że jest między nami dużo, bardzo dużo
różnic. No to na pewno. No, nie ma dwóch takich samych raperów na scenie. Nawet dwa sławy. Nawet tak, jeżeli są dwa sławy, to jednak każdy z nich innym jest. Ale czy ty odnosisz takie wrażenie, że o ile powiedzmy kobiety na tej scenie w innych krajach jak gdyby częściej się pojawiają, są jakoś mocniej obecne, nie są takim zaskoczeniem dużym, to jest parę takich obszarów, między innymi Polska, gdzie to środowisko jest jednak cały czas takie no, zmęszczone jednak za bardzo. Trochę tak, trochę bardzo. Z czego nawet to tak wynika? To jest jakaś nasza zaściankowość? Powiem szczerze mówiąc, że nie wiem, z czego to wynika, ale na przykład widzę coś takiego, że kobiety w rapie, zagranicznym rapie, są chyba bardziej pasują mi do tego, co często jest zarzucane raperką, że jakby naśladują mężczyzn, czy robią to w bardzo męski sposób. Są dosyć agresywne. Tak, są właśnie jakieś... Takie inwazyjne mocno. Tak, zdecydowanie. Mam wrażenie, że nasze... Nie chcę też generalizować, wiadomo. Nie, no ale to wiesz, no generalizacja pomaga nam jednak tam opowiedzieć coś o tej rzeczywistości. Tak. Mam wrażenie, że mimo wszystko nasze kobiety w naszym polskim rapie są troszkę bardziej delikatne i subtelne i uważam to za wielką wartość. Na przykład, że właśnie nie są jakieś takie obwieszone złote, może to oczywiście wynikać z czego innego. Jasne. że no, nie są właśnie takie... Oczywiście znajdzie się parę takich przykładów, takich szybkich, ostrych lasek, takich twardych, wulgarnych, wściekłych i tam kipiących, nie? I które pewnie mogą... zachowują się w sposób bardziej męski od facetów, którzy chcą być bardziej męscy niż są, nie? Ale chyba równie dużo znajdziemy takich przykładów reprezentantek takiej ligi, w jakiej ty chodzisz. O, tak bym powiedział językiem sportowym. Tak, myślę, że tak. Myślę, że i tak jeszcze mało jest, ja mam takie odczucie, że i tak mało jest jeszcze w polskim kobiecym rapie tematów, tekstów, które jakby właśnie są, które pokazują wrażliwość kobiet, które pokazują postrzeganie świata przez kobiety i właśnie taką subtelność i delikatność, która jest wyłącznie kobieca. Nie ukrywam, że mi tego cały czas brakuje w kobiecym rapie i no nie ukrywam, że gdzieś tam chciałabym jakby to przemycić, właśnie taką nutkę no nie wiem jak to nazwać. No, takiego pierwiastka kobiecości. Tak. A to może nie należy tej płyty komunikować jako płyty rapowej? Może wtedy, wiesz, target będzie, że tak powiem, się nagle poszerzy. Powiem ci, że jakby dla mnie jest tak stricte hip-hopowa, chociaż... Ale wiesz, ja mówię o pewnym takim zabiegu marketingowo-końskim, czyli o robieniu trochę w konia, nie? Że wiesz, żeby nie powiedzieć dosłownie, zaakcentować trochę inne walory tej płyty, a potem zostawić słuchacza samego ze sobą i nagle, kurde, no dobra, może być, wiesz. Ale powiem ci, że właśnie można by było rzeczywiście tak zrobić, bo na przykład jest dużo tam elementów takich śpiewanych czy podśpiewywanych, że rzeczywiście to by mogło się wpisywać w troszkę inne gatunki, ale jak rozmawiam z ludźmi, to na przykład dostaję dużo takich zwrotów, że nie słucham hip-hopu, w ogóle to nie jest mój gatunek, ale to mi się podoba. A z drugiej strony ci, którzy słuchają hip-hopu, jak słyszą, że chodzi o dziewczynę, to wiesz... To jednak, zwłaszcza chyba ten młodszy słuchacz ma takie dosyć wykrzywione poczucie, że jak tam, nie wiem, dziewucha, to tylko w klipie, nie? Albo do garów. Albo do garów. Tak. Nie, no ale jeżeli mówimy o hip-hopie, to raczej w hip-hopie to garów nie ma za dużo. Więc raczej wiesz, żeby tam potańczyła sobie w klipie, nie? Powyginała się, no. No i może, kurczę, jeżeli jednak ktoś się taki sceptyczny skusi i odpali tą płytkę, to może go to zaskoczy, bo rzeczywiście... Może akurat
zobaczę, że to nie tylko do telewizji. Słuchajcie, dawajcie się zaskoczyć, bo może wam coś zaskoczy, nie, wtedy. I to też jest pewna wartość. Czy ty chcesz wyjaśnić tą kwestię numerologiczną na odwrocie? No, żeby nie zdradzać, o co się pytam. To, że przy ostatnim wywiadzie powiedziałam, że jest 7 kawałków, a... Nominalnie jest ich 6. No. Nie wiem, co tutaj wyjaśniać. Nie ma tutaj zbyt wielkiej filozofii. Oprócz tego, że jak to Małpa ostatnio powiedział, jak ze mną rozmawiał, to tak mało powiedział generalnie. No i mogę tylko powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, że jest to tak mało, ponieważ to jest mój początek. No i wiadomo, to jest takie... Tak myślę, na rozpęd po prostu. Przecież to jest pierwsza na świecie płyta, której najpierw się ukazała strona A, a za jakiś czas będzie strona B. Mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że po tej płytce nie schowam się pod kocyk i nie przestanę tego robić. Ale wiesz co, chyba feedback jest tak zwany, to brzydkie słowo, ale jest dobry, nie? Jest, powiem ci, zaskakująco dla mnie bardzo dobry. A po tym więcej niż koncercie, jakie były opinie, jakie były reakcje? Czy to byli sami znajomi, przyjaciele i wiadomo, że wszyscy podeszli, ale zajebiście. Większość oczywiście, tak. Większość to byli oczywiście moi znajomi i powiem ci, że to było dla mnie super sytuacja i super, że w większości to byli moi znajomi, bo pozwoliło mi to czuć się bardzo komfortowo. Pierwsze koty za płoty. Tak, dokładnie. I rzeczywiście zwrotka od nich była niesamowicie wspaniała, no bo są bardzo wspierający. Ale muszę powiedzieć, że było trochę osób, których w ogóle nie znałam. I oczywiście byłam bardzo zestresowana, bardziej niż teraz. Powiem ci, że cieszę się, bo ta zwrotka jest dobra i od znajomych, i od nieznajomych tak naprawdę. I zaskakujące dla mnie jest to, że właśnie ludzie trochę się przekonują. Do tego, że trochę jest to złamanie stereotypu, że kobieta w rapie. Dużo dostaję takich zwrotów, że jest to rzeczywiście o czymś, że jest to i muzycznie fajne, jeżeli chodzi o bity i jeżeli chodzi o teksty. I co takie ciekawe, to na przykład bardzo często jestem porównywana do raperów, a nie do raperek. I to jest dla mnie jakieś bardzo zastanawiająco ciekawe. Bo chyba jest was za mało. To po prostu, stąd te porównania tu mamy większe spektrum, wiesz, wszystkie barwy, nie? A jednak, po tej waszej stronie jakaś jest... To można zaapelować tylko do kolegów, jeśli się posuńcie, nie? Zróbcie trochę miejsca. Dokładnie. Miejsce, bo nadchodzę. Zróbcie miejsce, bo nadchodzi zupełnie nowa jakaś w kobiecym rapie. Możemy cię nazywać przedstawicielką kobiecego rapu, czy to jest na przykład znowu coś niepoprawnego? Nie, ja bardzo chętnie przyjmę taką łatkę. Bardzo chętnie. Kobiecy rap. Kobiecy rap, człowieku. Przespać deszcz, Maria Hajsy. Człowieku, men. Córko, matko, bo to do kobiet też, oczywiście. Matko i córko. Matki, córki i kochanki, bo był kiedyś taki tytuł. Matki, żony i kochanki. Tak? Tak. A to z żonami też? Tak, w sensie to był serial. Aha, no dobra. Sorry.